Co w przypadku, gdy zdarzy się wypadek podczas załadunku, a będziemy mieli dacho na łóżku? No będzie to pewna rozbieżność, tak? Nie powinno tak to wyglądać. Chociaż ja mam świadomość tego, że kierowcy sami się oszukują. Sami się oszukują. Mają swój cel w tym wszystkim, tak? Żeby wykonać pracę, w tym samym czasie wykorzystać odpoczynek na piśmie, tylko i wyłącznie to, co zarysuje tachograf. I ruszyć w dalszą trasę, żeby zrealizować dzisiejsze zadanie i wrócić jeszcze na czas do domu. Więc może się tak zdarzyć. Na pewno nie będzie to przyczyną do tego, żeby uznać, że ten wypadek nie miał miejsca przy pracy. Ale może być, mogą wyniknąć inne nieprzyjemności, że kierowca w sposób niewłaściwy rejestrował swoje aktywności. Jest taka pozycja w taryfikatorze, nieprawidłowe operowanie selektolem. I myślę, że na tym by się skończyło. Natomiast kwestia wypadku badana byłaby osobno, kompletnie osobno.